Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DevBloga. Dzisiaj o wielu informacjach na temat eventu wielkanocnego, który odbywał się na dniach ostatnich, które po prostu były bardzo trudne w przeżyciu, bo trzeba było się nieźle napracować, żeby zdobyć obiecaną pelerynkę i inne dziwne cuda, typu exp i expy na psycho i innych dziwnych itemów, nadropić się, czyli jajków. No i moi majstry, co by tu więcej mówić? Aferka wokół jajek, to troszeczkę tutaj rozwieję informacji. Co z tymi jajkami? Otóż nic, magia po prostu. Także czytamy. Święta, podsumowanie zajęczego maratonu i haha, spisanek. Obecnie pracujemy nad część 174. Podsumowanie zajęczego maratonu. Nie bez powodu eventowy quest nazwaliśmy maratonem. Dla niektórych wykonanie 10 zleceń na skróliczałe Wendigo okazało się prawdziwym wyzwaniem. Sama forma eventu miała zarówno swoich fanów, jak i przeciwników. Tak jest z każdym wydarzeniem. Wszystkim po prostu nie da się dogodzić. Cieszymy się, że napłynęły do nas konstruktywne uwagi dotyczące ewentualnych zmian i liczne wiadomości wyrażające zadowolenie z wynaturzonych, uszatych stworów, które musieliśmy pokonać podczas wykonywania unikalnego płaszcza. Rzecz jasna, monitorowaliśmy sytuację w trakcie zabawy i prześledziliśmy również wpisy, które znalazły się na forum. Team inżynierów już co nieco rozeznał się w sytuacji. Także, majstry, jedna prośba. Usuńcie garba z tej pelerynki i zróbcie tak, żeby na ramionach ta peleryna wyglądała jak peleryna. I dla mnie to będzie już po prostu perfekcja. Tam jest po prostu kosmetyczna mała poprawka, a naprawdę dużo by pomogła, co mi jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby to po prostu ładnie wyglądało ze wszystkim. A na przykład w białej koszuli to już w ogóle jest dramat, ta peleryna w ogóle nie leży. Ale ogólnie fajnie. Co do oceny eventu, mi się bardzo podobał, ze względu na to, że można było zrobić najbardziej uzależniającą rzecz w taernie, czyli zbieranie jajek. Jeśli chodzi o zlecka, ja jestem jednak taką osobą, która w pewnym momencie już stwierdza, wiecie co, wolę sobie posiedzieć i poklepać zlecka, znaczy poklepać mopki bez żadnego ogarnienia, za ile to zlecko, żeby szukać PT, to po prostu jednym PT siedzę, biję jak na świątecznym i nie wychodzę. To był dla mnie po prostu najlepszy układ, niż po prostu szukanie zlecka, ogarnianie tego, potem godzina ciszy, bo co tu zrobić przez tą godzinę, nawet Morany nie pójdziesz, Lugusa samego, no to tak bez sensu, Admirała może się uda i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też no, dla osób, które bardzo dużo siedzą na gierce, było to dość mocno niekomfortowe. Dla osób, które w zasadzie wchodziły tylko na grę, zrobić zlecko i wychodziły, mogło być to bardzo fajne, więc tutaj też zależy od punktu siedzenia. No ale ogólnie powiem wam tak, event, tak mocne 6,5/10, moim zdaniem. Jedyne co, pelerynka troszeczkę do poprawki, naprawdę, bardzo bym o to prosił. Dobra, czytamy dalej. Wiadomo, dla jednych było to wyzwanie, przygoda i radość z pokonania na przykład króliszała, zaś dla innych niezbyt przyjemne doświadczenie. Szczególnie jeśli nie mogliśmy liczyć na pomoc silniejszych znajomych. Nierzadko wspominano też, że grupki na wyższych przedziałach są po prostu zbyt trudne. Wielu graczy dodatkowo podejmowało się robienia skinu na niższych postaciach, co zresztą było o wiele bardziej wygodne. Tak naprawdę jednym ograniczeniem był czas, zleceń i własny zapał. Peleryna była dostępna jedynie podczas eventu, zatem komu udało się stworzyć więcej niż jedną, to pozostałe egzemplarze można śmiało oddać znajomym, sprzedać z zyskiem lub po prostu ubrać swoje alty. Celowo nie blokowaliśmy jej w handlu i wprowadziliśmy mechanizm otrzymywania nieprzypisanego przedmiotu z rozmówki z NPC. O czym część z was przeczytała w changelogu, a o czym wspominaliśmy cię przy okazji skinu walentykowych. Fajnie wiedzieć, że to właśnie o to chodziło. Przeglądając wiadomości, czaty i inne dostępne kanały, zauważyliśmy, że w kontekście samych mobów w zleceniach na wielkanocne futro nierzadko wspominaliście o zbyt dużych obrażeniach uszatych Wendigo oraz za długim cooldownie. Pod aktywnościami związanymi z tworzeniem płaszcza można było się podjąć zleceń na dodatkowe doświadczenie dla siebie oraz doświadczenie dla naszych pupili. Z kolei gracze z poziomem 140 mieli do wyboru zadania poboczne na doświadczenie dla petów i psychoexp. Te ostatnie spotkały się ze szczególnym ciepłym przyjęciem, trudno się temu dziwić. Z drugiej strony zadania, w których nagrodą był exp dla zwierzaków, dość ciężko było zrobić bez pomocy innych graczy. No właśnie, trochę bez sensu robić zlecko dla petów, czyli pod siebie i pod pety swoje, a musisz mieć pomoc innych graczy. Troszeczkę bez sensu, powinno być tam całkiem coś innego zaprojektowanego. I chyba właśnie na to wpadli. No, chyba że akurat wylosowaliśmy przeniesienie jajek wielkanocnych lub znalezienie przerażonej
kury. Ileś punktów doświadczenia zadań wyraźnie zachęcała. Być może przydałoby się jeszcze nieco urozmaicić event, aby po prostu zająć czas w trakcie oczekiwania na kolejne zlecenie. No właśnie o tym, co wspomniałem, choćby z wykorzystaniem pisanek, których nazbierało się całkiem sporo. Jak myślicie? Dla mnie to by było naprawdę bardzo fajne. Niektórzy zwracali uwagę na najdrobniejsze detale, takie jak klimatyczne gadki NPC, nie biorących aktywnego udziału w questie, np. konwojentów, nawet nie zwróciłem uwagi, co ciekawe, czy dość nietypowe umiejętności wielkanocnego Wendigo, np. redukcja uderzeń krytycznych. Podobnie jeśli chodzi o wyknowanie mobów świątecznych. Bardzo fajną sprawą i tutaj małe moje założenie, że testowali regenerację po nietrafionym ataku przeciwnika, że on sobie HP regeneruje, więc taka ciekawa sprawa. Tutaj mamy Króliszała. A tutaj mamy oczywiście całe party w pelerynkach. No i oczywiście samej peleryny, która wyraźnie przypadła wam do gustu. No i właśnie tutaj mam problem z tym garbem tutaj i po prostu tutaj. To tak leży, jakby urwany kawałek po prostu zwisał, tak jakby na jednym ramieniu po prostu tego nie było. Albo ja mam po prostu taką perspektywiczną schizę dosłownie, ale... No nie powiem, bo nie wiem. Także taka sytuacja. Nieźle, prawda? Oczywiście, kto nie zdążył, wyjechał na Wielkanoc, czy po prostu nie miał ochoty się bawić, zawsze będzie mógł odkupić pelerynę od innych. Powalcie się w komentarzach, jak wasza postać prezentuje się w eventowym futerku. Ja mam tutaj pytanie, czy za rok będzie też skin pelerynki do eventu? Jeśli nie, dla mnie... Cacki, cacy, naprawdę, zajebiście. Trzymajcie takie coś, że po prostu co roku jest inny skin na event. Żeby one były coroczne, co inne. Żeby one miały swoją unikalność, a nie... No właśnie. Ech. To jest moim zdaniem naprawdę ogromny błąd ze strony ekipy. No niby fajnie, no bo mają dostęp do tych skinów ludzie, którzy nie mieli okazji, a z drugiej strony... Kurczę, jednak szkoda, że to co robisz i tak ludzie za rok będą mogli sobie czy za dłuższy, krótszy okres czasu odrobić. Za totalny bezcen względem tego, co można było. No szkoda, szkoda. Może i niezbyt wiele pisanych wymaganych było do aktywności świątecznych, ale miłym zaskoczeniem okazała się szansa na zrobienie z nich przedmiotów, podobnie jak w platynowych skrzyniach. To z kolei napędziło graczy do coraz intensywniejszych polowań na jaja, zapewniając szersze grono sympatyków, którzy choćby poza eventem od czasu do czasu nie lubi wybrać się na wieczorne szukańsko. No oczywiście, że to jest zajebista sprawa. Przyznajcie się, ile przedmiotów spisanych wpadło do waszych plecaków. Pozostaje jeszcze kwestia opisu tegoż przedmiotu. Jak mogliście się spodziewać, chodziło o haha z psycho-expem dla całego serwera. I tak, serwer Tolnor, 11 godzin haha z expem razy 2, 28 kwietnia o godzinie 11 do 22. Serwer Ostlor od 9 godziny haha, 9 godzin haha z expem razy 2, 28 kwietnia o godzinie 11 do godziny 20. Serwer HC 1 godzina haha z expem razy 2, 28 kwietnia od godziny 8 do godziny 18, przepraszam, do godziny 19. I to jest niedziela, jeśli dobrze widzę. Tak, niedziela. Oczywiście zwiększony psychex 1,5 raza zostanie włączony razem ze startem haha. Przejdziemy do ilości zebranych jaj, które nie zostały wykorzystane. Tolnor. 5 666 366. Ostlor 4 534 394. HC 601 963. Moim zdaniem HC było jest tutaj troszeczkę co nieco poszkodowane ze względu na totalnie inne warunki serwerowe. No, ale wychodzi, że na każde 500k pisanych wypada 1 godzina zwiększonego expa. W ramach ciekawostki łapcie też inne statystyki serwerowe związane z zajęczym maratonem. I tutaj mamy informacje na temat ile zlecek co było zrobione i możemy nawet wysnuć ile pelerynek jest na danym serwerze. Można sobie to wyliczyć według wymienionych manuałów. Sądzę, że no pojedyncze sytuacje były takie, że komuś platki zabrakło i no nie zdążył zrobić, ale moim zdaniem raczej no 90 parę procent na pewno tych pelerynek się udało zrobić, więc stawiam, że no 300-400 na serwer jest, no nie licząc HC. Na Tolnorze jest na więcej, potem na Ostlorze jest około 250-300, bardziej coś pomiędzy. No na Tolnorze jest chyba około 400, nie wiem, na oko, jest trzecia w nocy, nie męczcie mnie. No i na HC jest strasznie mało tych pelerynek, bo 4, 5, 6, 7 z tego co widzę i to nie jest pewne, że jest ich 7.
Dziękujemy wszystkim za udział, dobrą atmosferę, cenne wskazówki i sugestie. Zapraszamy w najbliższą niedzielę na wcześniej wspomniane HH. Nie zapomnijcie też o majówkowych atrakcjach czekających na Was na serwerze HC. Tutaj musicie sobie sami wejść. Byśmy zapomnieli, terminy eventu Worlingów znajdziecie tutaj. Życzymy dobrej zabawy. No tutaj akurat event Worlingów Wam przeczytam. Na HC 11 maja 16, Oslor 12 maja 19, Tolnor 19 maja 18. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. I coś ciekawego się dowiedzieliście na temat rzeczy, które was nurtowały, albo po prostu byliście ciekawi. Wiele tutaj też pytań nadal się pojawia i pewnie jeszcze nie jedno wy macie ze swojej strony, więc bardzo chętnie zapraszam was do komentowania filmiku, jak i ewentualnie bloga. A to by było już na tyle, także jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, możecie też zasubskrybować, jeśli tego nie robicie. A za dwa tygodnie zapraszam na kolejnego bloga, czytanego bloga z Taernu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!